Już ponad 20 lat trwa tradycja świątecznych spotkań organizowanych przez Radio Osiedli, na które są zapraszani starsi i samotni członkowie Legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pierwszą sobotę kwietnia, punktualnie o godzinie 14 w sali konferencyjnej SMLW, na tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym spotkali się mieszkańcy osiedli Jagiellońska i Batory. Staramy się wybierać osoby, które są samotne i które nie mają rodziny, ale też mamy osoby, które mieszkają tutaj same, a dzieci mieszkają daleko od Legionowa. W związku z tym takie osoby zapraszane są przez nas, żeby spędzili z nami wyjątkowy ten czas. Chcemy tym osobom, które potrzebują w tym czasie akurat tej odskoczni od codziennych kłopotów, porozmawiają sobie, bo spotykają się w tym gronie co pół roku, można by powiedzieć, na Boże Narodzenie, na Wigilię i teraz jest Wigilia Wielkanocna. I się wtedy zawsze spotykają z nami, przypominają sobie, jak było, robią zdziwienie. O, nie ma Zosi, nie ma Krysi, Janek już odszedł. A pojawia się ktoś nowy. A pojawia się w to miejsce, o, jest... Sąsiadka, ta, o fajnie. Tak więc jedni odchodzą, inni przychodzą, jednak zawsze jest tych kilkadziesiąt osób, dla których świąteczne spotkania organizowane przez Rady Osiedla Jagiellońska i Batory są często jedynymi, które mogą spędzić w rodzinnej atmosferze. Nic więc zatem dziwnego, że na każdą Wigilię lub tradycyjne jajeczko te osoby bardzo czekają. Jest wyczekiwanie, jest wyglądanie jakby nas z Rad Osiedla, to nie listonosz z emeryturą, to radny z osiedla przyszedł, przyniósł zaproszenie. Przyszła gospodyni, zaproszenie również przyniosła. Fajnie, nie zapomnieli tym roku o mnie. Ze łzami nieraz można powiedzieć, że łzy mają w oczach i nam również jest strasznie miło i my te łzy, nawet my w oczach swoich też nieraz nie mamy. Ale osiedlowi radni nie zapominają też i o tych, którzy na spotkania przyjść nie mogą. Przygotowujemy paczki dla osób, które nie mogą przyjść. Są takie osoby, które są chore przywiązane do łóżka, tak. Na nieszczęście swoje. I przygotowujemy dla nich paczki i radni z jednej rady i drugiej zawożą w tym dniu. No nie mogą czuć się samotne. No, chcemy naprawdę ten jeden dzień, ten czas świąteczny zapewnić im, że naprawdę pamiętamy o nich i jesteśmy z nimi. Co roku są z nimi też i przedstawiciele władz spółdzielni, miasta oraz powiatu. W tym roku w życzeniach składanych im zarówno przez prezydenta Legionowa, prezesa SMLW, jak i posła Jana Grabca, powrócił temat niedawnego, rekordowego w skali całego kraju referendum lokalnego. Szanowni Państwo, to już pewnie 15 albo i więcej raz spotykamy się, ale nigdy nie miałem takiego poczucia, że ta nasza legionowska wspólnota była tak zjednoczona, że na tą naszą legionowską wspólnotę oczy całego kraju się w ostatnich dniach zwróciły. Chcę Państwu przekazać wiele gratulacji, które otrzymałem z całej Polski za to, jak jednoznacznie i za to przede wszystkim, jak licznie Państwo zabrali głos w sprawie ważnej, bo w sprawie swojej małej, lokalnej, ukochanej ojczyzny, jaką jest Legionowo. Proszę Państwa, my jesteśmy z jednego pokolenia. Pamiętacie Państwo lata 70., lata 80., jak wyglądało Legionowo, jak wygląda dzisiaj. Możemy być z tego dumni, jak chodziliśmy po kolana w błocie, nie sposób było nigdzie dojechać i wszystko było rozkopane. Dopiero powoli dopracowaliśmy się wszystkie, wszyscy wspólnie. Takiego miasta, z którego możemy być dumni. Patrząc na twarze mieszkańców Legionowa, na ulicach, na chodnikach, widzę, że są tak uśmiechnięci, jakby Wielkanoc już się zaczęła w ostatnią niedzielę. Ta nasza samorządowa radość jest ogromna z tego, że daliśmy znać, że jesteśmy dumni z Legionowa i chcemy, żeby Legionowo pozostało Legionowem, żeby rozwijało się tak jak do tej pory. Po przemówieniach, życzeniach, wspólnej modlitwie i krótkiej części artystycznej w wykonaniu członków zespołu Na Luzie można było zacząć świąteczny posiłek. Na stołach znalazły się potrawy z jaj, wędliny, sałatki, tradycyjny żurek i udka z kurczaka. Nie mogło też oczywiście zabraknąć wielkanocnych bab i mazurków. Na pożegnanie każdy z uczestników spotkania otrzymał od organizatorów wielkanocne palemki, a nasi widzowie świąteczne życzenia. Szanowni Państwo, z tego miejsca przekazuję Wam, drodzy spółdzielcy,
Wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności, dużo radości, spokoju, aby święta Wielkiej Nocy przyniosły wytchnienie, odpoczynek i tak zwaną nadzieję, która z Chrystusem będzie nas odwiedzać. Do zobaczenia na Boże Narodzenie.